Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, a po godzinach królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was całkiem świeży towar, czyli Trek Boon 7 na diskach oczywiście. Rower przełajowy, mamy końcówkę września, to jest idealny moment, żeby o rowerach przełajowych pomyśleć. Szczególnie, że ten typ rowerów wróci do łask. Mamy dosyć jeżdżenia na trenażerach, na spinningach. Zaczynamy tęsknie spoglądać za jazdą na dworze, szczególnie, że zimy nie są już w tej chwili tak srogie i nie jest to minus 15 czy minus 20 miesiącami, tylko te temperatury są znacznie bardziej przyjazne i spokojnie można pomyśleć o tym, żeby pojeździć na dworze. Trek Boon zbudowany jest na karbonowej ramie z włókna OCLV 600. Jest to drugie od góry włókno stosowane przez Treka do produkcji swoich ram. Oczywiście rama jest w pełni karbonowa, z w pełni karbonowym widelcem. Widelec wyposażony jest w oś przelotową sztywną 10 mm. Rama z tyłu ma również oś przelotową sztywną 12 mm. Również zastosowano w tej ramie system ISOSpeed. Tutaj w tym miejscu maszt podsiodłowy jest odseparowany od pozostałej części konstrukcji ramy. Dotyka się tutaj, to w tym miejscu taką uszczelką jest zabezpieczone, a pod tym coverem znajdziemy śrubę i łożyskowanie, co umożliwia pracę całego tego masztu i amortyzowanie w znacznym stopniu wszystkich nierówności, po których będziemy się poruszać. Koła zastosowane w tym modelu są to koła marki Bontrager, czyli brandu, który również znajduje się w stajni Treka. Jest to model Paradigm Elite 25. 25 sugeruje tutaj rozmiar obręczy, szerokość tej obręczy 25 mm. Wyposażone te koła są fabrycznie w opony CX3 w rozmiarze 700x32C, także są to koła zdecydowanie przystosowane do ścigania zbieżnikiem typowo przełajowym, który idealnie sprawdzi się w błocie, zapewniając dobrą szczelność, a jednocześnie też zapewniając dobre warunki czyszczenia się z błota. Zastosowany w tym modelu napęd to jedna z najciekawszych pozycji w tym rowerze. Napęd jest z firmy SRAM. Jest to grupa Force Etap IXS, 12-biegowa. Z przodu znajdziemy jednoblatową korbę z zębatką w rozmiarze 40 i w systemie Narrow Wide. Jak przyjrzycie się zębom, to widać, że niektóre są poszerzone po to, żeby łańcuch nie spadał. Łańcuch jest to oczywiście łańcuch sramowski, kierunkowy. Jak widzicie, górna jego krawędź jest całkowicie płaska. Także jest to specjalny łańcuch zaprojektowany do tych grup 12-biegowych. Tylna przerzutka jest zmieniana elektrycznie. Kaseta, którą znajdziemy na tylnym kole, jest to kaseta również z grupy Force XG1270 w rozmiarze 10-33, czyli najmniejsza zębatka to jest 10, największa 33. Dodatkowe wyposażenie to karbonowy maszt podsiadłowy, który pozwala nam regulować wysokość. Ten maszt jest dostępny w dwóch długościach i w dwóch offsetach, także bardzo sprawnie możemy sobie tutaj dopasować geometrię. Siodełko, które znajdziemy na tym maszcie, jest to Montrose Elite, standardowe siodło Bontragera. Ten delfinek jest to twórczość własna Darka Kołakowskiego z firmy Twój Trener Sportowy. Tutaj właśnie powstaje jego laboratorium, które przenieśliśmy z innego naszego sklepu, także będzie można robić badania wydolnościowe. A ten delfinek, jak mniemam, będzie nadzorował wyniki tych badań. A powracając do roweru, znajdziemy tutaj karbonową kierownicę.
Bontrager Pro VRCF. To wszystko właśnie nazwy kodowe kierownicy karbonowej. Kierownica karbonowa to fajny element roweru, dodatkowo tłumi drgania i zapewnia większy komfort jazdy. Rower standardowo przychodzi bez pedałów. Długości korby zależą od rozmiaru ramy. Są to długości od 175 przy największych rozmiarach po 165 nawet przy rozmiarze 47. Dokładnie kształtuje się to tak, że przy rozmiarze 47 jest króciuteńka korba 165, 50-52 ma korbę w długości 170, 54-56 ma 172,5, a największe rozmiary 58 i 61 mają korbę 175 mm. Z takich ciekawych rzeczy, które jeszcze chciałem Wam pokazać, to jest dość ciekawy tutaj system mocowania koszyka na bidon. Jest on na takich tutaj obrotowych klipsach. Zastanawiam się, jak to pokazać, żeby to było widać. Tutaj znajdziemy takie dwa klipsy, które jeżeli obrócimy, to pozwalają na szybki demontaż koszyka na bidon. Stryk i koszyk zbiliśmy. Został tu tylko taki malutki element zamocowany przy ramie, a koszyk ma takie tutaj obrotowe quick relays. To co poza ceną, która tutaj wynosi 22 499 zł, zawsze budzi spore emocje, to waga roweru. Producent podaje na stronie dla rozmiaru 56 wagę 7,92. My tutaj akurat mamy na zdjęciu rower w rozmiarze 58. Tym niemniej możemy go zważyć i zobaczyć, ile pokaże waga w tym rozmiarze, ważąc rower. Mamy wyzerowane, wieszamy rowerek w rozmiarze 58, waży on 8 kg i 5 gramów. Myślę, że jakieś 30 gramów trzeba odjąć na delfina, zresztą zaraz delfina chyba możemy stąd ściągnąć. Tak, bez idiotycznego darkowego delfina mamy wagę 7,98, także poniżej 8 kg waży. Kompletny rower gotowy do jazdy, tylko bez pedałów. Także tutaj musicie sobie doliczyć ewentualnie wagę pedałów. Tak wygląda jedna z najciekawszych przełajówek z firmy Trek na sezon 2020. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa propozycja. Jest to rower z napędem elektrycznym. Nie interesuje Was temperatura na zewnątrz, no przynajmniej dopóki nie zamarzną baterie. Nie interesuje Was błoto w pancerzach. Wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawy model i jeżeli budżet pozwala, a chcecie jeździć na zewnątrz, to warto się nim zainteresować. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że ten model wzbudził Wasze zainteresowanie. Piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście, żeby dla Was nagrać. Piszcie, jeżeli macie jakieś uwagi. No i do zobaczenia może nie na przełaju, ale myślę, że tej zimy jednak zobaczymy się na rowerach. Dzięki, cześć.